Dzień dobry. Tradycyjnie parę słów na temat naszych wyników za pierwszy kwartał 2024 roku. Nasze przychody, zarówno odsetkowe, jak i prowizyjne, wzrosły. Łącznie przychody poprawiły się o 6% w ujęciu kwartał do kwartału i o 12% w ujęciu rok do roku. Koszty znalazły się pod presją inflacyjną, plus istotne znaczenie miały wyższe koszty opłaty na rzecz BFG, jak i fakt, że kontynuujemy nasz program inwestycyjny, transformacyjny, inwestując w technologię, w poziom zaawansowania banku, zarówno dla klientów, jak i w naszych procesach wewnętrznych. Zysk netto po pierwszym kwartale wyniósł 591 milionów złotych i oceniam ten poziom jako dobry. Jakość portfela kredytowego utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. W pierwszym kwartale wpływ ryzyka prawnego, jeśli chodzi o kredyty frankowe, był relatywnie marginalny. Jest to efektem utworzenia znaczących rezerw w minionym roku. W pierwszym kwartale zaszły dwa istotne dla naszego banku zdarzenia. Po pierwsze, zwiększeniu uległ free float. W efekcie 18,7% naszych akcji znajduje się w wolnym obrocie, co powoduje, że nasze akcje są bardziej płynne i bardziej dostępne dla różnych inwestorów. Po drugie, będziemy wypłacali dywidendę po raz pierwszy w naszej historii w wysokości 50% wypracowanego w zeszłym roku zysku. W obszarze bankowości korporacyjnej zanotowaliśmy nieznaczny wzrost wolumenów kredytowych. Przeprowadziliśmy również dalszą transformację sieci centrów korporacyjnych, żeby być bliżej naszych klientów i jeszcze lepiej dopasować się do ich potrzeb. W bankowości detalicznej i personal finance odnotowaliśmy dynamiczniejszą sprzedaż kluczowych produktów. Wprowadziliśmy na rynek kartę tenisową Visa, lokatę tenisową oraz ochronę behawioralną dla wszystkich klientów aplikacji GoMobile. Zostaliśmy docenieni przez dwa prestiżowe magazyny, Digital Banker i Global Finance, które przyznały naszemu bankowi istotne nagrody. Pracujemy w banku nad jak najszerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W pierwszym kwartale wprowadziliśmy chatbot Geniusz, który pomaga nam w istotnych wewnętrznie procesach. Skupiamy się nadal, rzecz jasna, nad działaniami zgodnymi z ESG. Wolumen zrównoważonego finansowania wyniósł 9,4 miliarda na koniec kwartału. W pierwszym kwartale wyszliśmy na rynek z nowym produktem, kredytem proekologicznym z gwarancją BGK. Co przed nami? Zakładamy, że będzie to dobry rok dla polskiej gospodarki. Zakładamy również, że wzrośnie popyt na finansowanie i że odegramy w zaspokajaniu tego popytu istotną rolę. Będziemy koncentrować się na pozyskiwaniu nowych, wartościowych klientów w każdym z obszarów naszej działalności. Powoli, stabilnie powracamy na rynek kredytów hipotecznych. Kontynuujemy naszą transformację technologiczną, wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Stawiamy na dalszy rozwój banku, poprawę jakości i bycie jak najbliżej naszych klientów. Przed nami również wyzwania. Absorpcja kosztów tzw. wakacji kredytowych, które oby więcej się nie powtórzyły. Dalsze adresowanie kwestii związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, ale generalnie, mimo wyzwań, patrzę na ten rok z optymizmem. Powinien być to gospodarczo dobry rok. Mam nadzieję, że również przynoszący większą stabilizację, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną na świecie. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście z nami. Wszystkiego dobrego.